Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, którą można kupić w każdym sklepie zoologicznym, brzanka wysmukła, Puntius titea. To jest jedna z najbardziej eleganckich brzanek, z niewielkimi rozmiarami i spokojną postawą, co sprawia, że jest bardzo popularnym gatunkiem zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięcia dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Brzanki wysmukłe pochodzą z południowo-wschodniej Azji, z wyspy Sri Lanka. Jest to środowisko tropikalne, bez znaczących okresów suchych i zmian klimatycznych, ze stabilną temperaturą od 25 do 27 stopni. Brzanki wysmukłe preferują zacienione strumienie i rzeki o powolnym nurcie z płytką wodą. Jest to siedlisko z gęstą, często przewyższoną roślinnością przybrzeżną i piaszystym dniem pokrytym zwalonymi gałęziami, korzeniami drzew i opadłych liści. Po raz pierwszy gatunek opisany został w 1929 roku. Brzanki wysmukłe najlepiej wyglądają i dobrze się czują w większych grupach, więc w akwarium powinny być trzymane od 8-10 osobników. Na jedną rybkę potrzebujemy od 4 litrów, więc w akwarium powinien mieć powyżej 50 litrów. Rosną do 5 cm, płodność osiągają w wieku od 6 do 8 miesięcy, żyją do 5 lat. Brzanki wysmukłe mają niskie, wydłużone, lekko spłaszczone powłoki ciała, zielonkowo-brązowym grzbietem, czerwonymi lub żółtawymi bokami, z kremowym podbrzuszem i z płetwami od ciemno-czerwonego do żółtawo-przezroczystego. Górne części tęczówki oka z efektownym czerwonym paskiem. W pobliżu dolnej szczęki mają parę krótkich wąsików skierowanych w dół. Wzdłuż linii bocznej biegną 2 ciemne pasy. Jeden wzdłuż grzbietu, a drugi od pyska do płetwy ogonowej. Rozróżnienie płci jest stosunkowo łatwe. Samce są jaskrawsze z czerwonym brzuszkiem, natomiast u samiczek brzuch jest w kolorze kremowo-żółtym. Ponadto samice są grubsze i mają czerwonawą płetwę grzbietową z dwoma lukowatymi czarnymi paskami. Warto zaznaczyć, że w akwariach bez roślin ryby stają się bardzo płochliwe i blade. Ubarwienie brzanek zależy bezpośrednio od warunków utrzymania i żywienia. Trzymanie brzanek w małych grupach negatywnie wpływa zarówno jak na zdrowie, tak i na ubarwienie. Brzanki wysmukłe preferują akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsca do pływania. W akwarium powinny znajdować się korzenie, gałęzie, suche liście, pływające rośliny. Brzanki wysmukłe w swoim naturalnym środowisku preferują czystą i przezroczystą wodę. Dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzania i filtracji. Optymalne parametry wody: temperatura 23-26, pH od 6 do 8, pH od 2 do 15. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. Oświetlenie powinno być rozproszone. Brzanki wysmukłe to są wszystko żadne rybki. W naturalnym środowisku brzanki wysmukłe odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem i glonami. Karmić rybek można drobną, żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Ryb można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi, suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Brzanki wysmukłe są jednym z najspokojniejszych przedstawicieli rodzaju karpogatych, więc są doskonałym wyborem do akwarium towarzyskiego. Można trzymać ich wraz z łagodnymi rybkami o porównywalnej wielkości, takimi jak na przykład neony Inessa, neony czerwone, neony błękitne, razbory SP,
Rozbory klinowe, rozbory Hengela, rozbory szkliste, rozbory plamiste. Rozmnażanie. Rozmnażanie brzanek wysmukłych jest łatwe pod warunkiem, że ryby są w dobrej kondycji. Właśnie dlatego to jest gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybki. Są zdolne do tarła w akwarium ogólnym. Żeby uzyskać natomiast lepszy efekt, można spróbować rozmnażać w oddzielnym zbiorniku. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 20-25 litrów. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do igry. Do tarliska wrzucamy mech jałaski w takiej ilości, żeby część zbiornika została wolna. Niezbędna jest racja ogrzewania wody. Wodę przygotowujemy w proporcjach 3 do 1, 3 razy po filtrze obrócone osmozy do 1 z akwarium. Parametry wody. Temperatura 25-28, pH od 6 do 6,5, GH od 10 do 12. Przed planowanym targiem rodziców rozdzielamy, trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze, intensywnie obarwione, a samiczki nabierają ikrę, stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu w proporcji 2-3 samce na jedną samiczkę. Rodziców wieczorem przenosimy do akwarium tarliskowego. Tarlo zwykle odbywa się o świcie następnego dnia. Podczas tarla jedna samiczka składa od 150 do 300 jaj. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika. Zlewamy do 50% wody i dolewamy świeżą o takich samych parametrach. Do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasno-niebieski odcień. Akwarium z ikrą przykrywamy ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylew następuje od 24 do 48 godzinach w zależności od temperatury, a na rybach zaczyna pływać na 3-4 dzień. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofela. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. Bardzo ważne, żeby pokarm dla rybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle podmiany wody. Na rybek rośnie bardzo szybko, ale przez pierwsze tygodnie cały czas chowa się w ilości liści roślin. Na rybek rośnie nierównomiernie, dlatego zaleca się okresowy sortowany według wielkości. Jak na rybek podrośnie, powoli przechodzimy na artemię. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.